Cześć, 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 cześć. Witajcie w nowym vlogu. Jak zwykle będzie to składaczek z kilku dni. Ja jestem po szkole. Wybieram się na lody, bo mamy tutaj zieloną budkę i są bardzo dobre lody i są cudowne. Jestem napuchnięta, więc nie patrzcie na mnie. Zębolog, znaczy nie patrzcie na mnie i siedzę w kamerze. Puknie się Wiśniewska, ale nie patrzcie krytycznie na mnie, bo jestem bardzo opuchnięta zębologicznie. Także przejdzie, przejdzie. Zresztą w internetach zapanowała moda na brzydotę teraz podobno, więc akurat taka sytuacja dnia. Idę w klapkach, nawet nie zmieniam, biorę tylko telefon. I trzeba będzie, potem wam pokażę, jak ładnie się zrobiło, o, kwadratowa jestem. Jak ładnie się zrobiło na balkoniku i w ogóle cudnie i cudownie. Ale teraz czas na lody. Tamte ładne, te nieładne, tu się kwiaty jakieś zadziwają. Te wyschnięte, te niewyschnięte, lampek jak mrówek. A na balkonie jeszcze wiem, tam jeden stoi, taki samotny. Gdzie? Nie, tam na tym, na naszej trawie nowej. Tak, ale... bo ja go wzięłam, bo on był spliciony przez ten. Niby lubią cienia, same już nie. Ta się ładnie zobaczył, gdzie z zeszłego roku. Ta się ładnie przezimowała. Przezimowała. No i dobrze, niech się dzieje. No. Zobaczcie, słuchajcie, jakie mamy eko dzieci. Wszystko na rowerach. Proszę bardzo. No i my mamy taką zieloną budkę, a zobaczcie, tyle dzieciaków. Więc czekamy, aż się skończy przerwa i sobie na spokojnie te lody kupimy. Taka ładna okoliczność przyrody, dużo trawki, jest gdzie usiąść. Bez masek, chociaż teraz to się przydało. No, będą lody. Głośna autka. Najpierw ty. O, wow. A to mój. Ty pokaźna. Ja się nie widzę. O, wow. Może go mam trzy. Bakalie. Jakie masz? Bakalie, kaktus i kwaśne. Też jałeś bakalie? Wróć. Owoce leśne. O, coś kapie. A ja mam bakalie i kaktus. Pyszne. Zielona budka, polecamy gdziekolwiek. Nie, można wyjść, usiąść trochę. O, radzimy sobie? Radzimy. Byle jak, ale sobie radzimy. Oj tam. Doszło jeszcze picie. Bubble tea z lodem. Zrywiamy małą wiedźmę. Tak. Sorry, bo mi leci. Ja też rad. Biorę się za robotę. Nasza zachwycona Wisienka. Nie, no, słuchajcie, bo ja wam powiem. Pierwszy raz w życiu piję babelki. No, nie widać. Ale jest i się zachwyciła. Fajna zabawa. No fajna. W kulki. W kulki grasz. Na łami. O, to masz jeszcze w środku widać. Aha. Ale uba. Idziemy się bawić dalej. Nasza Wisienka ma dobrą zabawę, łowienie tapioki. Jak ci idzie? Dobre. Zapyszyłaś. A tu pełno wozów, bo tu szkoła jest. Wszystkie białe. Wszystkie białe. Nie idźcie w tą stronę. Nie idźcie w tą stronę. Wszystkie białe wozy. Ciekawe o, dlaczego. A ja nie mogę. Są gofry. Pytanie otwarte do widzów. Dlaczego kupują białe auta ludzie? Znaczy zawsze białe. Ja wiem. Ja wiem, chciałam, żeby mi ktoś to pisał. Ale teraz są chyba droższe, bo taka moda się zmieniła. O, Fordy. Są takie fury przed tą szkołą. No. Nie będę filmować, nie, ale no. Wow. Normalnie co najmniej jak to było liceum w Warszawie. No. Elitarnej dzielnicy. No to tak, ale... A że to jest elitarna dzielnica, to wiemy, już dobra. Już robisz tak, tak, już jak warszawianki. Tak, warszawianki. Jeszcze włosy trochę. Bez torebki, przepraszam. Ale mam za to jakieś buldoszki. Ale, ale wiesz, może masz chipa i tak płacisz. No,
tutaj. Policzki. Dobry implant nie jest zły. Dobry implant nie jest zły, tak powiem. O, matka. Trzeba się leczyć. Cicho, muszę jeszcze posiorbać. Ktoś tam chciał w kadr wejść specjalnie. Ale to nic, ominęłam go. Jeszcze by trzeba było oznaczać, a po co? No nie, albo wiesz, zamazywać. No. I tak dalej. Ale podnosząc elitarność lodziarni i okolicy, w naszej lodziarni są lody ekipy. Na własną siedziałam. Tak jest. Podstawowe. Przepraszam, że nie mogę śmiać, ale tak, były. Lody są. Są lody ekipy, także w razie czego piszcie, będziemy wysyłać 100 za jeden. Lody zjemy, papierki możecie liczyć zawsze. 100 na mnie. Nie, no dobra. 98 plus przesyłka. Mógłby i 50. Schodzisz cenę za szybko. Jesteśmy w stanie to zorganizować. Ej, ja muszę na nam zarobić. Ej, 4 zł kosztują. Ej, no tak się nie robi interesu. Wszystko powiedziałem. Ja chciałam zarobić. X raz więcej. Dobra, na dom nie będzie, lodów też nie będziecie mieli. O. Daj posiorbać. Smacznego agreściku. Lato piątka. La 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 la. Pozdrawiamy z zielonej dzielnicy. Same dzielnicy, ze 4. Aż się boję skręcać. Tak szybko, tak zrobię, uwaga. Żeby nie było. Boże, ja mogłam w tej szkole uczyć, dzwonili. Dzwonili, no. Dzwonili. Jakbyś miała blisko. Może zmienisz jeszcze? Nie. Będziesz w elitarnej dzielnicy mieszkała, pracowała. Rozpusta by było. Uwaga, kupię na koniec, to już mnie no, zastrzeli. Takiego tuściutkiego, co będzie leżał. Chociaż u nas leżą dwa bulldogi. Już mamy dwa puchate i tak leżą. Czy to pies, czy to kot? Leżą. Kupię sobie bulldoga, to pamiętajcie. To jest ostatni killing. Ojejku. Jeszcze będziesz mu paznokcie obcinać. Nie. Dobra. Uwaga, bo tu jest konkurencja obok. Lecimy. O, proszę bardzo, zakupy. W torbie eko, żeby nie było. Co kupiłam? Tiuskawki i... Będzie łotwinka. Lodówki. Bo jeszcze mamy 10 litrów tego, kalafiorowej. Patrzcie, jak piękno. Piękne. No, rozstrzygnie się tu. No. Będzie piękna. Mam jeszcze kalafiorową. Pamiętaj, że kalafiorową zawsze można zamrozić. O, zamruśmy. Bo jest bez śmietany. Zamruśmy trochę. I się nic nie stanie. Zamruśmy, zamruśmy. I patrz. No. I w razie kryzysu się wyciąga. Jest woreczkowa pyszna. O. Patrzcie. Trzeba to włożyć na miskę, patrz. Ja zaraz umyję. Instafrani. Patrz, ta jaka piękna. Ja zaraz zrobię deser. Próbny. Próbny przed deser sobotą. Próbny będzie przed sobotą. Czy wyjdzie, czy nie? Wyjdzie. O, się nie ostrzysz teraz. Jesteś ostry jak złoto normalnie. Tak, ja wiem. Pokrzywka. Dobra. A ty tu ładnie cały czas stoją, nie? No. Tak jest, piłą doliłam. A wodę mają? Stoi woda. Trzeba może zmienić wodę. No, dobra. Bierę się do roboty. Kupam. Piękne i słodkie. Tak? Dobre? Przepyszne. Niemniej i tak polecam. Najlepsze są kaszubskie. Pamiętajcie. A Dorota tu robi jakieś tańce łamańce deserowe, właśnie. Muszę ten deser wypisać, co by było.
coś blenduje, coś kombinuje, jakieś mascarpone, jakieś truskawy, jakieś rzeczy ubite. Trzeba wypróbować, kto to rzuca dobre rzeczy do zlewu. Proszę bardzo. Mówiłam, że jakieś ubijania będą. Ja też kruszenia. Kruszenia. Oreowe. Wystarczy? Wystarczy. Tak, tak, na sobotę. A ja muszę im napisać, co jest potrzebne. Zaraz będziesz dyktować. A ja, że w niedzielę będziemy, na niedzielę, przepraszam, w niedzielę będziemy ubijać. Różne rzeczy. Nienawidzę tego robotu, bo on tak jest. A ja jestem przyzwyczajona. Jeszcze trochę? Tak. Potem muszę... natoję jeszcze kawałeczki. Dobra. No, szybko zrobione, proszę bardzo. Można, można. Tak niektórzy robią spody do ciasta. Jak im się nie chce robić biszkoptu. Taki mały tip. No. No tak, czystość nawet. Nie mamy pucharków, to mamy szklanki. Nie mamy pucharków. Patrzcie, jeszcze czegoś nie mam. No, do kuchni. Tutaj, tyle to czasu. Taki kawałek, ale to nic. I teraz fajnie, to kiedyś się wykorzystywało jeszcze do kopca kreta i to się przysypuje Oreo. Ja wiem, że to jest niehigieniczne, ale nie, do ciebie jesteśmy. Nie, to jest twoje. Oreo są chyba lepsze takie niż... niż dobra. Nie zostawiamy tam? To będzie jeszcze do posypki, a ja muszę to do miski, bo ja tu muszę teraz zrobić miksu. A dwie są takie. Taka duża była jeszcze. Ja wiem, że nie będę dłużej. Dużo? Jedno mycie, no pewno. A tą miskę czy umyję jeszcze duże? No. Jedno mycie. Będzie normalnie. Ja tutaj gdzieś gwiznęłam tą dużą, tam gdzieś, nie, ta rzeka. Tutaj to nie, tam mamy robot. Tam mamy robot. Tu mamy robot, tylko ja gdzieś... Ruda główka. No ja tu muszę całować zawsze do tej. No. O, i pewnie, że w dużym truskawkę się będziemy rozdrabniać w ogóle. Bez sensu. No. No tak się do zmywarki wsadzi, wreszcie się umyje, bo to, nie, że wreszcie, bo są brudne, tylko wreszcie w zmywarce, to wiecie, inaczej, nie? Mascarpone. Będzie ładniej w tę stronę, widzę, czekajcie, o. Ten kaserek mascarpone. Hop, hop. Taki szybkie obieranko. To jest serek. Ten vlog będzie poniedzieli? Obojętnie. Nie, nie, bo... Bo tak też myślę, ale by zobaczył, nie wiem. Zobaczę, kiedy złożę. Chyba za duże. Przejdzie? To jest mocne, nie? Przejdzie truskawki? Przejdą. Lód to może nie, ale nie robiłam. Boże, jak pięknie te talerze wyglądają. Kosztują miliony monet, ale następne dwa kupię. Nie takie, tylko małe, albo duże, albo miskie, albo coś. Po prostu robią robotę. Insta friendly. No. Ona nic nie mówi. Ona nic nie mówi. I ja nagrywam, przy bardzo jakie piękne. O, dobra, to zaraz zrobi desera. Zdjęcie. Zdjęcie temu misiu. Będzie normalnie. Nie wiem, że powinnamy robić szprycem i tak dalej, ale nie mamy czasu na zabawy. Czas to byśmy miały, ale po co się bawić, jak można normalnie, po ludzku. Przesada jest gorsza od faszyzmu. No, zacnie wygląda. Jeszcze troszkę tego. Jeszcze troszkę tego. To nam zajmie pół godzinki, ten deser. Tak. Mniej więcej. Tu jeszcze wydrobię trochę tego. Wydrób, ale nie wrzucaj tego do wody, bo wiadomo, kto będzie to wylizywał. Dobrze. Takie mam zadanie zawsze. Wylizowywanko. Znaczy, jakkolwiek to nie zabrzmi. Zostajemy przy deserku. Deser. Chociaż... Deserek, deserek. Tu i Oreo nasze. Jako posypka. Oj, nie chcę wyjść na patrz.
O. Czekaj. Wyłaź. I jeszcze jedna. No to tak postoję troszeczkę. Już jest sekundę. A trzeba będzie zrobić stanowczo zdjęcie Insta-friendly. O, bardzo. Już idę. Ja już Wam tam będę umieszczała. Proszę bardzo. Dobra. Zapraszam. Insta-friendly. Ja Tobie zrobię zdjęcie zaraz. No dobra, słuchajcie, ja już przy tym deseru, to znaczy już zaziarłam część. Deseru jest przepyszny. Myślę, że jest godny, by instagramowo z nim zadziałać. Bardzo dobry. Mascarpone robi robotę, Oreo robi robotę. Pychota. Także nie wiem, co z tą sobotą. W niedzielę będziemy działać tenże deser. O. Pycha. Jak nie wiadomo, co zrobić z kawkami, to można zapodać z mascarponą bitą śmietaną. No pokażę Wam za dnia, jak mamy ładnie. Poduchy są ubrane. No i świeża trawa. Tam jeszcze do powieszenia jedna rzecz. Ale słuchajcie, trawka robi robotę. I piękne lampiony. I kwiatki.